Ostatni weekend października to zwyczajowy moment na zmianę obowiązującego czasu z letniego na zimowy. I chociaż ta zmiana nie jest dla nas wszystkich aż tak boleśnie odczuwalną zmianą, jak choćby ta wiosenna, w końcu teraz śpimy o godzinę dłużej, a nie tak jak na wiosnę, gdzie ktoś nam po prostu godzinę ukradnie. No ale jak co roku, problem ten budzi wiele emocji i jest pretekstem do wznowienia dyskusji na temat sensowności, zalet i wad przeprowadzanej zmiany czasu. Głównymi powodami, które przyświecały wprowadzeniu zmian w obowiązującym czasie, bez wątpienia były aspekty ekonomiczne, które w dzisiejszych czasach być może straciły już na aktualności lub ważności. Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy zmiana czasu przynosi nam pewne korzyści, to istnieje również wiele kontrowersji dotyczących jej rzeczywistych wpływów na zdrowie, bezpieczeństwo oraz gospodarkę. Wielu ludzi i ekspertów wzywa do ponownego przemyślenia tej praktyki lub nawet jej całkowitego zaniechania. Na świecie przybywa państw, które zaprzestały sezonowej zmiany czasu i posługują się wyłącznie jedynym wybranym przez siebie czasem. Przytoczę nieco historii związanej ze zmianą czasu. Przyjrzymy się najważniejszym powodom, dla których na przestrzeni lat wprowadziliśmy zmianę czasu. Również omówimy negatywne wpływy, jakie przynoszą sezonowe korekty czasu, zarówno dla gospodarek świata, jak i dla zwykłych obywateli. Serdecznie zapraszam do obejrzenia materiału do końca, a tym z Państwa, którzy wytrzymują i nie pomijają reklam z tego miejsca, serdecznie dziękuję. Podwójnie dziękuję tym, którzy pod filmem zostawią swój komentarz. Nie wiem, czy wiesz, ale przez cały czas odtwarzania tego filmu możesz zasubskrybować mój kanał. Zapraszam na film. Historia zmiany czasu jest bardzo interesująca. W zasadzie sięga ona czasów, kiedy to człowiek wynalazł sposoby na mierzenie upływu czasu, a następnie odkrył, że podział doby na równe interwały nie daje zawsze jednakowych wyników. Od prostych zegarów słonecznych po zaawansowane mechanizmy ludzkość nieustannie dążyła do dokładniejszego i bardziej niezawodnego mierzenia czasu. Te dążenia miały ogromny wpływ na rozwój nauki i technologii. W dzisiejszych czasach, gdy czas jest mierzony z dokładnością do setnych części sekundy, i jest nieodłączną częścią naszej codzienności, warto przypomnieć sobie o tych skromnych początkach i docenić wynalazczość naszych przodków. Pomiar czasu to jedno z najważniejszych osiągnięć ludzkości, które miało ogromny wpływ na rozwój całej naszej cywilizacji. Aby orientować się w czasie, zanim wynaleziono zegary, ludzie polegali na naturalnych cyklach, takich jak zmienność dnia i nocy czy fazy księżyca. Najstarsze metody mierzenia czasu opierały się na obserwacji ruchu Słońca na niebie przy pomocy patyków czy kamieni, które były ustawiane na Ziemi, tworząc w ten sposób prymitywne zegary słoneczne. Cień rzucony na Ziemię przesuwał się w miarę przemieszczania Słońca, co pozwalało określić upływ czasu. Starożytni Egipcjanie byli jednymi z pierwszych, którzy zaczęli używać zegarów słonecznych. Ich wczesne konstrukcje były proste, ale z biegiem czasu stało się bardziej zaawansowane. Dzięki nim można było wyznaczać zarówno porę dnia, a także porę roku. Innym starożytnym sposobem mierzenia czasu były zegary wodne, znane również klepsydrami. Praca klepsydry polegała na powolnym przepływie wody z jednego naczynia do drugiego. W miarę upływu czasu poziom wody w naczyniu zmieniał się, co pozwalało mierzyć upływające jednostki czasu. Być może stąd wzięło się określenie lanie wody. Klepsydry były popularne w starożytnym Egipcie, Chinach i Grecji. Miały one przewagę nad zegarami słonecznymi, ponieważ działały niezależnie od warunków pogodowych. Z czasem woda w klepsydrach została zamieniona przez piasek, który jak wiadomo przede wszystkim jest odporny na parowanie, co w Egipcie i w Grecji miało dość duże znaczenie. Jedną z ciekawostek, o których warto wspomnieć, to to, że starożytni Rzymianie używali podziału dnia na 12 godzin. Przy okazji zmieniali długość godziny w zależności od pory roku. Ciekawostka numer 2 dotyczy kalendarza używanego w starożytnym Rzymie, gdzie pierwszym miesiącem był marzec. Mauritius poświęcony Marsowi, bogowi wojny. Aprilus poświęcony Wenus. Trzeci miesiąc w kalendarzu rzymskim to Majus, poświęcony wszystkim bogom, czyli dzisiejszy nasz maj. Junis był poświęcony Junonie. Julius to miesiąc piąty, nazwany na cześć Juliusza Cezara. Augustus, nazwany na cześć Oktawiana Augusta. I September to po prostu miesiąc siódmy. Oktober miesiąc ósmy. November dziewiąty. A December
to miesiąc 10, a u nas 12. Januaris poświęcony Janusowi i februaris przeznaczone na obrzędy oczyszczające przed nowym rokiem, z łaciny februa. A dlaczego wspominam o kalendarzu? To bardzo proste. Zarówno zegar, jak i kalendarz służą do odmierzania czasu. Jeżeli mężczyzna zadeklaruje wykonanie jakiegoś niezwykle pilnego zadania domowego, to zwykle kobiety czas na pracę koncepcyjną i realizację będą chciały mierzyć zegarkiem, a faceci kalendarzem. Kolejnym kamieniem milowym na drodze do pomiaru czasu były początki zegarów mechanicznych, gdzie już sięgamy do średniowiecza. Pierwsze zegary tego typu były napędzane systemem ciężarków i kół. Średniowieczne klasztory były miejscami, gdzie rozwijano zegary mechaniczne, które pomogły dokładniej odmierzać czas. W XVII wieku wynaleziono wahadło dzięki panu Christianowi Huygensowi, co znacząco poprawiło precyzję zegarów. Zegary te były początkowo bardzo duże i znajdowały się głównie w wieżach kościelnych, a wraz z postępem technologicznym zegary stały się mniejsze i bardziej dokładne, co pozwoliło na ich umieszczenie wewnątrz budynków albo co zasobniejszych domów. Z upływem czasu mechanizmy zegarowe stawały się coraz bardziej zaawansowane. Wynalezienie sprężyny w XVI wieku pozwoliło na tworzenie mniejszych przenośnych zegarów, to z kolei doprowadziło do wynalezienia zegarka kieszonkowego. W XVIII wieku, m.in. we Francji, podobnie jak i w wielu innych krajach regionu, obowiązywało wiele różnych lokalnych czasów, ponieważ nie istniała jeszcze jednolita strefa czasowa, co niesamowicie utrudniało koordynację działań, chociażby administracyjnych, na terenie całego kraju. Czas był ustalany lokalnie w oparciu o położenie słońca. To oznaczało, że lokalny czas mógł się różnić w zależności od miejsca w kraju. Lokalny czas słoneczny oparty był na położeniu słońca na niebie. Kiedy słońce osiągało najwyższy punkt na niebie, południe słoneczne, wskazówki zegarów wskazywały południe. Jednolite strefy czasowe zostały wprowadzone dopiero w XIX wieku wraz z rozwojem kolejnictwa i potrzebą koordynacji rozkładu jazdy pociągów. W 1884 roku konferencja meridiańska w Waszyngtonie podzieliła Ziemię na 24 strefy czasowe, co stało się podstawą do współczesnego systemu stref czasowych. Wprowadzenie Greenwich Mean Time jako punktu odniesienia miało ogromne znaczenie dla rozwoju kolejnictwa czy nawigacji, ponieważ dzięki temu żeglarze mogli dokładnie określić swoją długość geograficzną na morzu, porównując lokalny czas słoneczny z czasem Greenwich. Ale pomysł na czas letni, czyli przestawienie zegarków do przodu o godzinę w okresie letnim, pojawił się w XIX wieku, ale został bardziej rozpowszechniony w XX wieku. Wielka Brytania jako pierwsza na świecie wprowadziła czas letni podczas I wojny światowej, a potem podczas II wojny światowej. Za każdym razem istotne były tu względy ekonomiczne, ponieważ w ten sposób oszczędzano duże ilości energii. Inne kraje również w okresie II wojny światowej wprowadzały i znosiły letni czas w zależności od zapotrzebowania. Jednak czy za zmianą czasu z letniego na zimowy i odwrotnie przemawiają wyłącznie aspekty ekonomiczne? Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy zmiana czasu ma swoje korzyści, istnieje wiele kontrowersji dotyczących jej rzeczywistych wpływów na zdrowie, bezpieczeństwo i gospodarkę. Wielu ludzi i ekspertów wzywa do ponownego przemyślenia tej praktyki lub nawet jej całkowitego zniesienia. Kolejnym aspektem ważnym dla zwolenników zmiany czasu jest bezpieczeństwo na drogach. Zatem jak dłuższa jasność w ciągu dnia podczas czasu letniego wpływa na zmniejszenie liczby wypadków drogowych? Chociaż wprowadzenie czasu letniego było pierwotnie motywowane chęcią oszczędności energii, jego wpływ na bezpieczeństwo na drogach jest równie ważny. Dłuższe godziny światła dziennego mają wiele korzyści dla kierowców, pieszych i rowerzystów, przyczyniając się do ogólnej poprawy bezpieczeństwa na drogach. Bezpieczeństwo na drogach to priorytet dla wielu krajów na całym świecie. Wprowadzenie czasu letniego, które przesuwa godziny światła dziennego tak, aby bardziej pokrywały się one z godzinami, w których ludzie są najbardziej aktywni, ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Ale jak dokładnie dłuższa jasność w ciągu dnia wpływa na zmniejszenie liczby wypadków drogowych? To przede wszystkim poprawa widoczności. Jednym z głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo na drodze jest widoczność. Dłuższe godziny światła dziennego oznaczają, że dla kierowców piesi i rowerzyści są lepiej widoczni. Zatem mamy tutaj mniejsze ryzyko niezauważenia innych uczestników ruchu, które przekłada się na mniejszą liczbę kolizji i wypadków.
Ponadto jazda w ciemności może być męcząca dla oczu, co zwiększa ryzyko błędów i wypadków. Dłuższa jasność w ciągu dnia pozwala kierowcom czuć się bardziej czujnym i skoncentrowanym, co przyczynia się do bezpieczniejszej jazdy. Dzięki przesunięciu godzin światła dziennego na wieczór, wiele osób wracających z pracy lub szkoły podróżuje w jaśniejszych warunkach. To oznacza mniejszą liczbę wypadków związanych z jazdą w ciemności, zwłaszcza podczas godzin szczytu. Piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na ryzyko wypadku, zwłaszcza w ciemności lub podczas tzw. szarówki, wtedy kiedy to dzień zamienia się w noc. Istnieją dowody sugerujące, że kierowcy jeżdżą ostrożniej i bardziej konserwatywnie w świetle dziennym niż w ciemności. Dłuższe godziny jasności mogą zatem przyczynić się do bardziej ostrożnej jazdy. Dłuższa ekspozycja na światło słoneczne ma wiele skutków dla naszego fizycznego i psychicznego zdrowia. Słońce przecież jest głównym źródłem witaminy D dla większości ludzi. Witamina D jest niezwykle ważna dla zdrowia, wzmacnia nasze kości i układ odpornościowy. Witamina D jest zbawienna też dla wielu innych funkcji naszego organizmu. Niedobór witaminy D może prowadzić do osteoporozy, depresji i innych problemów zdrowotnych. Światło słoneczne wpływa na poziom serotoniny w mózgu, co może poprawić nastrój i pomóc w leczeniu depresji sezonowej. Ekspozycja na naturalne światło podczas dnia może pomóc w regeneracji rytmu domowego, co jest ważne dla zdrowego snu. Ostatecznie, chociaż słońce ma wiele korzyści dla zdrowia, ważne jest, aby podchodzić do niego z umiarem i chronić się przed jego potencjalnie szkodliwymi skutkami. Zmiana czasu, czy to wiosenna, czy jesienno-zimowa, wpływa na wiele aspektów życia społecznego i kulturalnego. Nasze ciało opiera się na wewnętrznym zegarze biologicznym, który reguluje cykl sen-budzenie oraz wiele innych procesów fizjologicznych. Nagła zmiana czasu może zakłócić ten rytm, powodując wiele problemów ze snem, spadkiem koncentracji, czy nawet innych problemów zdrowotnych. Dla wielu osób nagła zmiana czasu może prowadzić do chwilowych problemów z samopoczuciem. Jest to szczególnie widoczne w przypadku przestawiania zegarów w tył jesienią, kiedy dni stają się krótsze, co może wpływać na nasze samopoczucie i nasilenie objawów depresji sezonowej. Zmiana czasu może wpływać na planowanie wydarzeń na świeżym powietrzu, takich jak festiwale muzyczne, pokazy czy inne imprezy. Przecież nie wszyscy żyją w Polsce, gdzie jesień powoduje od razu nagły zjazd temperatury do kilku stopni Celsjusza. Na przykład, kiedy dni stają się krótsze, organizatorzy mogą decydować się na wcześniejsze rozpoczęcie wydarzeń, aby skorzystać z dostępnego światła dziennego. Po przestawieniu zegarów w tył jesienią, wieczory stają się nagle zauważalnie ciemniejsze i to wcześniej, co może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo na drogach. Paradoksalnie. Wielu ludzi wracających z pracy lub ze szkoły w ciemności może być narażonych na wypadki. Najczęściej w początkowej fazie po przestawieniu czasu. Zmiana czasu wpływa również na zakupy i konsumpcję. Na przykład dodatkowe światło dzienne w wieczory może zachęcać ludzi do spędzania więcej czasu na zewnątrz, co może zwiększyć wydatki na rozrywkę i jedzenie na mieście. Mimo, że wiele krajów stosuje zmianę czasu, jest również wiele kontrowersji wokół tej praktyki. Niektóre kraje i regiony zdecydowały się na jej zniesienie, uznając, że potencjalne korzyści nie przeważają już nad jej negatywnymi skutkami. Te najpoważniejsze głosy na nie wydają się naprawdę sensowne. Po pierwsze, zakłócenie rytmu biologicznego. Wielu ekspertów uważa, że zmiana czasu może zakłócić wewnętrzny zegar biologiczny człowieka. Taki nagły przeskok czasu może prowadzić do problemów ze snem, z potęgowaniem uczucia zmęczenia i ogólnego rozkojarzenia. Istnieją badania sugerujące, że bezpośrednio po zmianie czasu zwiększa się ryzyko różnych problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca, udary mózgu czy problemy z układem immunologicznym. Chociaż zmiana czasu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, paradoksalnie w niektórych przypadkach może prowadzić do jego pogorszenia. Zmęczenie i zakłócenie rytmu snu mogą wpływać na zdolność koncentracji kierowców, co z kolei może zwiększyć ryzyko wypadków. Zmiana czasu wpływa również na działalność gospodarczą. Na przykład rolnicy często skarżą się, że zmiana czasu zakłóca ich harmonogram pracy i cykl życia zwierząt. Rolnictwo jest jednym z sektorów, który jest najbardziej zależny od naturalnego rytmu dnia i nocy. A wszelkie zmiany w tym rytmie mogą mieć poważne konsekwencje. Wielu rolników polega na zwierzętach hodowlanych, takich jak krowy czy kury, które mają naturalny rytm dojenia lub znoszenia jaj. Zmiana czasu może zakłócić ten rytm, co prowadzi do problemów z produkcją. Zwierzęta te potrzebują czasu, aby dostosować się do nowego harmonogramu, co może wpłynąć na ich zdrowie oraz wydajność. Wczesne poranki i późne popołudnia to kluczowe chwile dla wielu prac rolnych, takich jak siew, żniwa czy prace polowe. Zmiana czasu może przesunąć godziny światła dziennego w taki sposób, że prace te staną się trudniejsze do wykonania lub wymagają dodatkowego oświetlenia.
oczywiście szczególnie jesienią. W rejonach, gdzie irygacja jest kluczowa dla upraw, zmiana czasu może wpłynąć na harmonogramy podlewania, co z kolei może wpłynąć na wzrost i zdrowie roślin. Konieczność dostosowania się do nowego harmonogramu może wymagać dodatkowych inwestycji, takich jak dodatkowe oświetlenie czy zmiana systemów nawadniania. Może to również oznaczać dłuższe godziny pracy dla pracowników, co prowadzi do wyższych kosztów pracy. Nagła zmiana godzin może prowadzić też do problemów ze snem, zmęczeniem czy stresu u rolników, co z kolei wpływa na ich zdolność do efektywnej pracy. Chociaż zmiana czasu ma na celu przynieść korzyści społeczne i ekonomiczne, jej wpływ na sektor rolny często jest wyjątkowo niszczący. Rolnictwo jest najbardziej powiązane z naturalnym cyklem dnia i nocy, a wszelkie zmiany w tych cyklach prowadzą do zakłóceń w działalności rolniczej. Chociaż jednym z głównych powodów wprowadzenia zmiany czasu było oszczędzanie energii, najnowsze badania sugerują, że oszczędności mogą być minimalne lub wręcz nieistotne. Choć zmiana czasu faktycznie może prowadzić do oszczędności w zakresie oświetlenia wieczorem, te korzyści mogą być kompensowane przez większe zużycie energii w ciemniejsze poranki, zwłaszcza w okresach tuż przed i po wprowadzeniu czasu letniego. W niektórych rejonach, gdzie poranki są chłodne, przestawienie zegarów może prowadzić do zwiększenia zużycia energii na ogrzewanie w godzinach porannych. W krajach o cieplejszym klimacie dłuższe jasne wieczory mogą zwiększać zapotrzebowanie na klimatyzację, co z kolei prowadzi do zwiększenia zużycia energii. Chociaż w domach może dojść do pewnych oszczędności, inne sektory, takie jak przemysł czy rolnictwo, mogą nie odnotować takich samych korzyści. W rzeczywistości niektóre branże mogą nawet doświadczyć zwiększonego zużycia energii z powodu zmiany czasu. W miarę jak technologie stają się bardziej energooszczędne, potencjalne oszczędności wynikające ze zmiany czasu mogą być coraz mniejsze. Na przykład nowoczesne żarówki LED zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne żarówki, co zmniejsza korzyści płynące z krótszego czasu oświetlenia. Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy zmiana czasu ma swoje korzyści, istnieje wiele kontrowersji dotyczących jej rzeczywistych wpływów na zdrowie, bezpieczeństwo i gospodarkę. Wielu ludzi i ekspertów wzywa do ponownego przemyślenia tej praktyki lub nawet jej zaniechania. Obecnie wiele krajów na świecie korzysta z czasu letniego, jednak nie wszędzie jest on obowiązkowy. Rozwój technologii, takich jak satelity i GPS, pozwolił na dokładne śledzenie czasu na całym świecie, bez konieczności porównywania czasu lokalnego ze słonecznym. A ty co sądzisz na temat zmiany czasu? Napisz swoje zdanie w komentarzu pod tym filmem. To the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding.